Siema, dzisiaj jest piękna, nie, piątek, jest dzisiaj piękny piątek. Wszyscy streamerzy popularni pojechali sobie do Amsterdamu na TwitchCon, a my idziemy na wieś, także będzie ciekawe na pewno. Mamy jakąś grę miejską bodajże? Tak, będzie gra miejska. Czy to jeżdżenie na krowie, łapanie, dojenie kurczaków, nie ma problemu, wszystko potrafimy. Mam dość im coś zjadła. Mam pewne podejrzenia. Wydaje mi się, że Tutkowi nie podobają się wyświetlenia na YouTubie i uderzamy inną platformę. Powiedział, żeby nie brać za dużo ciuchów. Podejrzane. Jesteś otwarta na takie propozycje? Ale jakie? Rozbieramy? Jedna osoba się rozbiera, która tego nie ma założonego i trzeba potem ściągnąć opaski i zgadnąć, czyje to ciało. Dlatego się nie jest nieoczesaną, czy nie tak z kobietą, no, mogłaby. Wow, where are we? Czekam się zaraz! I want you ding, ding, dong. A jaki mieliście największy przypał, jak byliście mali? Ja miałam chłopaka i uciekam z domu do chłopaka i powiedziałam mamie, że idę do koleżanki, a potem mama zadzwoniła do mamy koleżanki i koleżanka mnie nie kryła i powiedziała, że uciekłam i moja mama się domyśliła, że do tego, że do chłopaka, ale że to był chłopak z mojej szkoły, a mama była panią dyrektor, to miała numer do wszystkich rodziców, do każdej osoby, więc odzwoniła całe Borkowo i były wielkie poszukiwania Karoliny. I jeszcze byliśmy w lesie, zaczęło padać i mój tata przyjechał potem po mnie i tylko widzi, że jestem mieliście swoją córeczkę z chłopakiem, cali mokrze od deszczu i tylko mówi, ale masz pierdziel od mamy. Ej, nie chcecie zrobić wszyscy strojów minionków? A nie już pasa jest? Nie. Nie, ona chce bardzo minionkiem być. Minionki. Są tampony minionki, w ogóle nie wiem, czy widzieliście. Co? Co? Masz niebieski, ten taki wychodzi i wychodzi taki żółty z oczkami. Dobra. Ej, minionek! Piękny minionek. Ale ona go chyba pokolorowała. Nie. Takie jest. Jesteśmy w Krakowie ogólnie. A dokąd myślisz, że jedziemy? Mi się wydaje, że raczej dalej nie pojedziemy, jak na nasz budżet. Myślę, że jeżeli jedziemy do jakiegoś takiego, jeżeli chcemy grać nie podchody, tylko jakieś gry miejskie. No to raczej w dużym mieście takim, gdzie jest dużo ludzi, więc będzie to w Krakowie. Okej, Karolina. Będzie to w Tarnowie, bo widziałam mapę. Halo! Co tam u was? Macie klimatyzację? Mamy jeszcze 30 minut. 30 minut. Czyli przed nami są. Ile macie wy? Godzinę. Bo stoimy w korku. Mamy lepszy samochód, haha! Naga! Cichosza! Ja... Bo gubię oczami! Taki dobranocki się podobają. Noc jest ciemna, kurwa! Kotki dwa! Kotki dwa! Jak mam dość już! Nie mogę być w jednym pomieszczeniu tak długo! ADHD kicks in, you know? Wyjrzały ptaszki gwiazd! Jestem w parze z sini, powiedz, że nie proszę. Jak wyjrzały! Zobaczyły! To nie chciały dłużej spać! Ej, jednak to nie jest Kraków! Jak to? Ej, jednak nie! Do Tarnowa jedziemy! Po dojechaniu do Brzeska zagraliśmy w grę miejską, a potem odpoczynek na mojej chacie. Wszystko co potrzeba. Elegancja totalna, złoto tutaj, drewno, wszystko jest super. Ten słynny obraz? Tak, to jest prosto, kupiliśmy go prosto od Pablo Picasso z jego prywatnej kolekcji. Oczywiście nie on malował, tylko no, Picasso. Tak. Giga ładnie. No, bogato. Kolejny pokój dziewczyn, gdzie będą spały, ale to już taki jest mały, gościnny. Tata zrobił sobie z niego garderobę, ale jest przytulnie bardzo. Moja mała kuchnia, w której gotowałem swoje pierwsze dania, tak naprawdę, więc tutaj możecie zobaczyć legendarne już stanowisko moje. Mhm. O, cukiereczki. No i co? Mówili, że w każdym pomieszczeniu jest lustro. Trzecie, które dzień. Jak to można podsumować? Farmazon Sarko. To jest hobby mojego brata w sumie. On tu rezydował, ale już nie rezyduje, bo się prawie do żony. No i co? Fajnie. O, ale ładnie tu. No kurczę, taki klimacik tu jest taki, nie? Pokój Sarko, pierwszy co widzimy na piwo. Mój tak zwany man cave, jest villa, piłkarzyki, są tam darty i jest moja szafa grająca na billard.
Ale fajnie! Ja mogę wam pierwszy pokazać jedną rzecz, ale to chodźcie. Jestem zmęczony, bo grałem 1 versus 1 z widzami. Koszykówka jest straszna. Teraz zbliżenie. Ale siadło. Za pierwszy. Co? Twój tata ma dmucha. Jedna, druga, trzecia, co jest? Do każdej. Pod krzesłem gdzie siedział. Do każdej innej dziurki. Ja. Całe brzesko by wydmuchał. Tata Sarka prawda lubi dmuchać. Jak się kwyt orzeszka skrobie? Na spokojnie. No, spróbuj, no. Jak obrać orzeszkę? O, mama, najzu. Ciapciaki. Kiełbachy będą, tak? Nie. Jestem na żarta już, ale zjem kiełbachy, no przecież zjem. Jeszcze pierogi z jagodami. Okej, zamykasz powoli. Bo czemu nas nie szukaliście? Przecież tu jesteście cały czas. Nie, chowałam się. No to cię znalazłem. Tak. Na dole ich nie ma. Przy ognisku ich nie ma. Nie wiem, gdzie są. No widzu, najpiękniejsze będziemy mieli najcudowniejsze ognisko w naszym życiu. A teraz idziemy przygotować. Nie wiem, jak się to nazywa, ale idziemy przygotować. Tyle mamy drewna. Możemy je przynieść jeszcze. Na depresję jest dobre, Leszno? Chyba tak. Jeszcze, o, pa, taczkę dostaliśmy. Dobra, to co? A ty masz nóż, ja jestem kierownik. Tak? W kierowniku która chcesz gałąź? Która ci się podoba? Ja panu? Tą. Tak. Tak. Ostatnio byłem na ognisku 10 lat temu. Takie przeżycie tutaj dzisiaj jest. Nigdy nie lubiłem ognisk. Wow. No nie jest to idealna gałązka na kiełbasę, ale da rada. Trzeba doceniać to, co nie jest idealne. Taką damy operatorom po prostu. Dobra, witam, w końcu wam przyszedł na podcast, idealnie pan trafił. Tutaj jest pani prowadząca. Ja jestem dobrze zakotany. Oświetlenie, oświetlenie. No, dobra. Dzień dobry, ja jestem Karolina Nieczesana Brodnicka. Dzisiejszym gościem jest tutaj Maciej Grabacki, czyli Kezman 22, także Kezman. Cześć. Skąd wziął się twój nick? Od piłkarza kiedyś. Super, dobrze, dziękuję. Halo? Gdzie ty k***a jesteś? Wy. Za ogniskiem robię ci gałązki do... A, i tam was nie widać, dlatego. A ja chodzę trzy razy wokół domu, gdzie wy jesteście. Idę do was. Pro tip, bierzecie tak. Macie się zajęć. Nie, ja siedziałem do pasku. U kur... Co się stało? Choinki. Te przeklęte choinki. Maczkę mamy. Koło wymyśliliśmy. To co ja będę nosił? Ja się nie ruszam, żeby się nie... Podwójna prędkość! Nie, nie ruszę. Stary! Wyrobimy ognisko, wszystko nosimy, dziewczyny sobie pachną. Kiełbaski mogłyby pokroić, ale... Mogę! Kiełbaską się zająć. Dobra, walka z cieniem. Pokaż, czego się nauczyłaś. Lewe, lewe. Nie, nie. Spokojnie, masz czas, przeciwnik nie atakuje. Unik, atakuje cię. Unikaj. O, dobrze, to. I teraz podbródkowy. Teraz głaskam widza. Głaskam widza ładnie. Kto z was by chciała, żeby stawiała was sprawa? Spiesz mnie, mami. No to rozpal ognisko. Macie ogień? Ja będę rozpalaczem. Nie, dobra. Dostaw. Jestem niezadowolona, że zimno. To rozpalaj ogień. Jak będzie zimno. Patrz, czekaj. Pięć godzin później. O nie, to jest taka ta. No właśnie nie lubię takich. Ja też takich nie lubię. Taka to nie. Dajcie mi inną. Tak, załóż tak wiesz. Włóż tamte. Ogień! Bing, bing, bing. A ty co, z dziewczynami rozpalasz? Pomagasz im? Tak, tak. Wuuu! No, udało się. Tutaj jest z lekką pomocą. A tu... Wow. I to tak ma metr. 10. Wzrost Karoliny, mogę powiedzieć. A wiecie, jakie najtrudniejsze zadanie będzie? Kiełbaskę zrobić, bo będzie tak palić. Bajka parowa. Dawid, ty czarny. Dobra.